www.polskieradioeuro.pl. Zobacz, co słychać. Gdy posadzi się młode drzewko nad podziemnym źródłem, to wypuści korzenie tak głęboko, aż dotrą do wody. Jeśli woda w źródle jest skażona, będzie to miało wpływ na rozwój drzewa, poczynając od korzeni aż po liście. Pień drzewa skarłowacieje, kora ulegnie deformacji, a w końcu drzewo wypuści poskręcane liście i wyda mizerne owoce. Każdy z nas zauważy osobliwy kształt tego drzewa, jego dziwaczne liście i owoce, ale czy ktoś z nas doszuka się winy w zatrutej wodzie? Jeśli dziewczynka przed okresem dojrzewania zostanie zgwałcona lub będzie zmuszana do kontaktów seksualnych, a to wywoła w niej ból i lęk, bezsilność i zachowania autodestrukcyjne, wstrząs i utratę pamięci o tym zdarzeniu, wówczas zarówno jej szanse życiowe, jak i jej umiejętność dokonywania trafnych wyborów zostaną poważnie ograniczone. Jednym słowem, zostanie jej skradziona przyszłość. Te słowa pochodzą z książki Skradzione jutra, autorstwa Stevena Levenkrona. Książki, która ukaże się dopiero w marcu, ale już dzisiaj dostaliśmy pierwszą wersję książki, która traktuje o molestowaniu seksualnym. To również będzie temat dzisiejszego Zostaw Wiadomość. Dobry wieczór, witam tych wszystkich, którzy dzisiaj są przed radioodbiornikami. Być może ktoś do nas jeszcze dołączy, a być może ktoś dołączy dlatego, że dostanie od was wiadomość, że ta sprawa dzisiaj będzie nas obchodzić w naszej audycji. Ja się nazywam Tomasz Kosiorek, będę z wami do północy. Będzie z nami również nasz gość, pani Bożena Jakubowska, psycholog rodzinny, biegły sądowy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Molestowanie seksualne to ani przyjemny temat, ani łatwy, ale to temat, który trzeba poruszać. I to jest sprawa, o której trzeba rozmawiać, bo myślę, że dosyć długo się w Polsce o tym nie rozmawiało. No nie tylko w Polsce, na całym świecie to zjawisko było w ukryciu, tak? Zaczęto o nim mówić dopiero w Stanach Zjednoczonych w latach 90. Natomiast w Polsce dużo później, ale dobrze się stało, że to zjawisko jest odkryte, bo to nie świadczyło wtedy, że jeśli się nie mówiło, takiego zjawiska nie ma. Po prostu wtedy to był taki temat tabu. Teraz coraz więcej o tym się mówi, coraz więcej się słyszy, coraz więcej różnych przypadków w prasie, w telewizji jest omawianych. Także może to jest temat szokujący i przykry, no ale dobrze, że on się pojawił. Mam nadzieję, że również dzięki temu łatwiej będzie różnym ludziom wracać do tej historii. Do historii, która często jest tak dramatyczna, że wracać się do niej nie chce, ale myślę, że rzutuje na całe dorosłe życie. No to, że się mówi na ten temat, jest dobre dla ofiar, ponieważ mają poczucie, że nie tylko one są jedne w tej sytuacji, że wiele osób to spotyka, że wiele dzieci takie zjawisko dotyka, że nie jestem sam odosobniony. Również osoby te dowiadują się, że coś z tym zjawiskiem można robić, że sprawców się karze, że nie są bezkarni, że coś się robi w sensie terapii tych ludzi. W związku z tym jest to ze wszechmiar korzystne zjawisko. Porozmawiamy dzisiaj o szczegółach tego, co mogło się dziać, o szczegółach tego, jaki to może mieć wpływ na przyszłe życie, ale chciałbym, żebyśmy jedną rzecz na początku ustalili, a mianowicie to, co możemy nazwać takim nadużyciem seksualnym wobec dziecka. Czy to będą wszystkie działania w jakiś sposób skojarzone z seksem? Trudno jest mi nawet zbudować taką definicję tego nadużycia. No, w literaturze różnie się to nazywa, molestowanie seksualne, nadużycie seksualne, przemoc seksualna. Kryje się pod tym całe spektrum zachowań. Podstawowym jak gdyby kryterium wyróżniającym to, czym jest to zjawisko molestowania czy przemocy seksualnej, jest to, że takie zachowania muszą być motywowane seksualnie przez sprawcę. Czyli sprawca, dokonując różnego typu zabiegów na dziecko, kieruje się własnym motywem, a dziecko jest dla niego obiektem seksualnym, na który on reaguje. I to nie tylko chodzi o sam gwałt, ponieważ ofiary sądzą, że nie były zgwałcone, więc nie były molestowane. To są wszystkiego rodzaju formy dopuszczania się nadużyć seksualnych, łącznie z pokazywaniem również filmów, mówieniem o tym dziecku, dawaniem propozycji dziecku.
dziecku. Także nie jest to tylko zjawisko sensu stricto dotyczące samego gwałtu, ale wszystkich zachowań o charakterze seksualnych motywowanych popędem płciowym sprawcy. To znacznie rozszerza tę kategorię zachowań, które możemy śmiało nazwać nieprawidłowymi. No tak, tutaj jest całe spektrum tych zachowań. Ja już nie chcę wymieniać poszczególnych form tej przemocy seksualnej, ale dotyczy to takich subtelnych, niewinnych zachowań, jak dotykanie, pokazywanie treści pornograficznych, jak również żądanie od ofiary dokonywania również czynności seksualnych na osobie sprawcy, także nie tylko w jedną stronę te zachowania, ale w drugą ze strony ofiary są kierowane na sprawcę, łącznie z takim seksualnym wykorzystaniem, czyli gwałtem. Jeżeli chodzi o statystyki, nie są one jakoś kluczowe, natomiast najważniejsze jest to, żeby jakoś rozeznać trendy. Głównie dziewczynki, ale nie tylko one mogą być ofiarami przemocy seksualnej. No, statystyki są różne. Szacuje się, że od 10 w różnych badaniach do 30% dzieci jest molestowanych seksualnie, z tym, że dotyczy to zarówno chłopców, jak i dziewczynek, z niewielką przewagą na korzyść, jeśli można tak mówić, w kierunku płci żeńskiej. No tak naprawdę, czyli całkiem sporo chłopców jest molestowanych. To nie jest aż tak bardzo marginalny procent. No nie jest to marginalny. Głównie chłopcy molestowani są przez pedofili o orientacji homoseksualnej. To zjawisko chłopców łączy się z przemocą stosowaną i brutalizacją tych zachowań. U dziewczynek mniej jest takich brutalnych form wykorzystywania. Raczej jest też duży procent uwodzenia dziewczynek, podczas gdy chłopcy są brutalnie traktowani. To, co się dzieje, zazwyczaj dzieje się w ukryciu. To ukrycie jest często takim ukryciem najtrudniejszym, bo ukryciem domowym. Co zmienia fakt, że ofiarą jest, że sprawcą przemocy jest ktoś bliski, ktoś, kto ma się opiekować, ojciec, dziadek, ktoś z najbliższej rodziny? No, większość przypadków przemocy seksualnej wobec dzieci ma miejsce w domu właśnie. Sprawcami są najbliższe osoby, jak ojciec, brat, wujek. Jest to szczególnie traumatyczne przeżycie dla dziecka, bo przecież doznaje przemocy, doznaje krzywdy ze strony bliskiej osoby, która powinna dawać mu wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, którą jest związany. W związku z tym, żeby uporać się przez ofiarę z takim problemem, no jest bardzo trudno i to jest szczególnie traumatyczne przeżycie, znacznie gorsze niż przez sprawcę obcego spoza kręgu rodziny. No, myślę, że z tym wiąże się też jeszcze jedna kwestia, że jeżeli to jest problem rodzinny, to te zachowania mogły występować częściej, bo taki gwałt przez kogoś spotkanego być może przypadkowo, kogoś, kto raz zwabił gdzieś taką dziewczynkę, no, też będzie inaczej odbierany jak ten, który rozgrywał się przez kilka lat, rozgrywał się w domu, rozgrywał się być może bardzo często. No to molestowanie w zaciszu domowym, no, jest dotkliwsze również z tego powodu, że jego częstotliwość jest większa. Tak? Może to się zdarzyć raz, a może to trwać przez wiele lat i dziecko żyje właściwie w stałej, ciągłej traumie przez dłuższy okres czasu, co tym bardziej boleśnie odciska się na jego psychice. www.polskieradioeuro.pl. Zobacz, co słychać. Oliwia wtedy była nieśmiałą pięciolatką, chodziła do pierwszej klasy i uczyła się pisać. Mieszkała z mamą i ojczymem, zamożnym biznesmenem. Ojczym molestował ją co noc, wmawiając jej, że czyni to dla jej dobra. Ciągnęło się to przez 5 lat. Teraz Oliwia jest mężatką, ma 32 lata, jest oziębła płciowo. Mąż wniósł sprawę o rozwód, mają dwójkę dzieci. Adrienne wtedy była wesołą pięciolatką, mieszkała w domu nad morzem. W trakcie zabawy w wodzie była molestowana przez wujka. Na zdjęciach z dzieciństwa marszczy brwi. Teraz Adrienne ma 20 lat. Zadaje się z chłopakami, którzy ją wykorzystują. Nadużywa alkoholu, bierze środki nasenne, bo ma kłopoty ze snem. Została zgwałcona jako nastolatka. Od 2 lat cierpi na anoreksję, porzuciła uczelnię, cierpi też na depresję. Nieleczona anoreksja może doprowadzić do śmierci. Audrey,
Audrey pamięta, jak po raz pierwszy była molestowana przez ojca, kiedy była niemowlakiem i leżała na stole do przewijania oraz ponownie w okresie od 5 do 8 roku życia. Pamięta podniecenie i z czego później zda sobie sprawę orgazm. Czuła szczególne przywiązanie do ojca, czego nie potrafiła zrozumieć. Teraz Audrey rzuciła szkołę średnią w wieku 16 lat. Nie miała koleżanek. Od chłopców oczekiwała zarówno przyjaźni, jak i seksu. Przez jakiś czas cierpiała na anoreksję. Zgłosiła się na terapię w wieku 24 lat, bierze kokainę, pali marihuanę, nadużywa alkoholu, nie ma stałej pracy, często miewa napady furii werbalnej i fizycznej. Zaglądam do przypadków, chociaż trudno tak powiedzieć o konkretnych osobach opisanych w książce Skradzione jutra Stevena Levenkrona, o przypadkach, w których no, coś było na początku. Na początku było coś niewłaściwego, na początku było molestowanie, a potem czytamy o efektach tego, o efektach w dorosłym życiu, o efektach często tragicznych. Co się takiego dzieje w czasie molestowania, że to późniejsze życie nie może być zwyczajne i nie może być zdrowe? Molestowanie seksualne dziecka hamuje rozwój emocjonalno-społeczny. Człowiek jest tak zaprogramowany genetycznie, żeby się rozwijać do okresu dorastania, którego tym celem tego rozwoju jest prokreacja, posiadanie potomstwa. Skoro dziecko zostaje molestowane, jego rozwój emocjonalno-społeczny zostaje zahamowany, bo już nie musi dorastać, bo już to przeżyło. W związku z tym ten rozwój emocjonalno-społeczny dziecka zostaje zahamowany i w wieku dorosłym taka osoba molestowana w dzieciństwie ma psychikę dziecka, nie potrafi żyć w społeczeństwie, nie potrafi nawiązywać normalnych kontaktów społecznych, nie potrafi sobie radzić z emocjami. Są różne następstwa różnych ofiar, różnych ludzi. Tutaj są przykłady jak depresja, narkotyki, są próby samobójcze, są zaburzenia odżywiania, zaburzenia w sferze seksualnej. Często ofiary przemocy seksualnej w dzieciństwie stają się ofiarami przemocy w życiu dorosłym, ponieważ taka osoba jak gdyby wchodzi w relacje ryzykowne z mężczyznami, po to, żeby jak gdyby poradzić sobie z tą traumą z dzieciństwa, bo tam sobie wtedy nie poradziła i ponownie zostaje ofiarą przemocy w życiu dorosłym. Także tutaj rozmiary i szkody tego molestowania seksualnego dzieci są ogromne i rozciągają się na całą psychikę, do chorób psychicznych włącznie, do różnych, tak jak pan powiedział, zaburzeń zachowania, zaburzeń seksualnych, zaburzeń w tej całej sfery seksualnej i sfery emocjonalno-społecznej. To zajmijmy się tą sytuacją domową, sytuacją tragiczną, sytuacją potajemną. Czy ta tajemnica gra tutaj jakąś rolę? No gra taką rolę, ponieważ taka przemoc seksualna w zaciszu domowym rzadko wychodzi na jaw. Sprawca, czyli ojciec, czy jakiś brat, czy dziadek, ojczym, wujek. Dziadek stosują najróżniejsze metody, aby dziecko nie ujawniło prawdy. W związku z tym od strachu, lęku, szantażowania, wkładania winy w dziecko, straszenia dziecka domem dziecka, straszenia pobiciem. W związku z tym tutaj jak gdyby sprawca robi mnóstwo zabiegów, żeby ten jego proceder nie ujrzał światła dziennego. Także poza tym dziecko jest związane emocjonalnie ze sprawcą w domu. No przecież jakieś więzie emocjonalne łączą go z ojcem, czy z wujkiem, czy z ojczymem. W związku z tym bardzo ciężko jest to dziecko ujawnić. Często dziecko czuje się winne temu. Sprawca robi taką tak zwaną tajemnicę, to będzie nasza tajemnica i nikomu nie. Dziecko nie rozumie zresztą często, takie małe dziecko nie rozumie zresztą często, o co chodzi. Dla niego to są jakieś zachowania nietypowe. Często uważa, że tak wszędzie jest. No właśnie, bo zastanawiałem się, jak dzieci widzą swoją rolę w takim zdarzeniu. Czy zauważają tam jakąś nieprawidłowość, czy w ogóle przychodzi mi do głowy, że mogą przeciwko temu protestować.
no nieraz bardzo ciężko znoszą taką wieloletnią przemoc seksualną osoby bliskiej, co skutkuje znacznie poważniejszymi skutkami, niż gdy to jest jednorazowe i gdyby to ujawniło. Natomiast dziecko rzeczywiście nie ujawnia tego w obawie o tym, że na przykład może być winne tego temu, że tata pójdzie przez niego do więzienia, tak? Więc ono nie może wziąć na siebie tego ciężaru odpowiedzialności, w związku z tym milczy, nie ujawnia tej sfery życia rodzinnego. No, ja myślę, że to może być też dylemat starszej osoby, nie tylko dziecka. To, że ktoś w związku z popełnionymi przez siebie czynami mógłby pójść do więzienia. No tak, no tak jak mówię, sprawca robi tyle zabiegów, żeby to się nie wydało, bo doskonale sobie zdaje sprawę, co mu grozi. 2100. Uważam, że nasze prawo zbyt łagodnie traktuje osoby, które niszczą tym maluchom życie. Mam dwie córki i trudno mi sobie wyobrazić, jak można być takim... I wielokropek. No być może chodzi o zwyrodnialca. W praktyce biegłego sądowego myślę, że spotyka się pani z bardzo różnymi sytuacjami. Zastanawiam się, w jakich sytuacjach ten stan rzeczy wychodzi na jaw. Kiedy o molestowaniu ktoś się dowiaduje, kiedy taka sprawa pojawia się przed sądem, bo to pewnie jest też znikomy procent w ogóle tych zdarzeń. No tutaj niestety znacznie więcej jest przypadków molestowania niż przypadków ujawnionych i w których następuje skazanie sprawcy. Ta liczba szara, taka szara strefa jest nieznanego rozmiaru. Na pewno jest znacznie większa niż tych ujawnionych. Różnie to bywa. Albo dziecko już dochodzi do takiego etapu, że nie może wytrzymać tej sytuacji traumatycznej i zgłasza problem albo matce, często nawet nie matce, a jakiemuś pedagogowi w szkole czy wychowawcy, albo rówieśnikowi. Wówczas no, istnieje obowiązek w Polsce powiadomienia organów ścigania o każdym przypadku molestowania seksualnego dzieci. I często po prostu już takie jest nasilenie tej traumy, że dziecko nie wytrzymuje i to ujawnia. Jak rozumiem, wtedy trzeba się zgłosić na policję, do prokuratury? No tak, zgłasza sprawę osoba dorosła do prokuratury. Prowadzone jest śledztwo, prowadzone jest przesłuchanie dziecka. Ostatnio w kodeksie karnym wszedł przepis, że dziecko powinno takie być słuchane w obecności psychologa tylko raz, żeby tej traumy nie powielać, jak w poprzednim okresie były wieloletnie procesy sądowe i dziecko na okrągło musiało o tym mówić. W tej chwili raz się przesłuchuje w przyjaznych warunkach dla dziecka. Nagrywane to jest na kasecie i odtwarzane w sądzie. Jak rozumiem, nie ma takiej konieczności, żeby ten młody człowiek stawał w obecności swojego kata oprawcy i o tym opowiadał? Wręcz to jest zabronione. W obecności nigdy nie zeznaje sprawcy dziecko. www.polskieradioeuro.pl. Zobacz, co słychać. Problem stary jak świat, a do tej pory nie ma pomysłu na system wczesnego wykrywania takich patologii. Moim zdaniem zaostrzenie kar to populizm. Trzeba byłoby się zastanowić nad jakimś systemem wczesnego wykrywania, pisze Leo. No tylko problem jest z systemem wczesnego wykrywania, bo jeżeli miałby być, to jaki? Bo to jest taka tajemnica, którą często rodzina utrzymuje. W różnych społeczeństwach Włosi mówią, że każdy dom ma swój stłuczony garnek, to znaczy każdy dom ma swoją tajemnicę. I nie wiem, czy to do dzisiaj funkcjonuje w polskich domach, ale nie mów nikomu, co się dzieje w domu. Myślę, że to są takie rzeczy, które nie pozwalają wypłynąć takiej informacji na zewnątrz. Często też matka tutaj jest tą, która się dowiaduje, ale której trudno jest zrobić coś z tą informacją. Jest, jeśli molestowanie odbywa się w zaciszu domowym, w rodzinie, to taki system wczesnego ostrzegania no, trudno zastosować. Dziecko jest uwikłane w zależności, zależności ze sprawcą, zależności ekonomiczne,
Matka, gdy się dowiaduje, często nie wierzy, nie chce w to uwierzyć, w to zjawisko. Wypiera, oskarża dziecko o fantazjowanie. Także tutaj również jest bardzo ciężko wykryć to zjawisko. Natomiast wstrzesne ostrzeganie, tak. W Stanach Zjednoczonych robiono specjalne przygotowanie dzieci w szkołach, w specjalny program uczulania dzieci na zachowania sprawców, które mogą prowadzić do tego, że będą molestowane przez tych sprawców. Także tutaj dużo można by zrobić w szkole, przygotowując dzieci, ucząc, jaki jest zły dotyk, jaki dobry złotyk, jak się zachowywać wobec osób, które proponują wejście do samochodu, proponują jakieś słodycze, proponują własny dom, żeby dziecko przyszło. Dzieci mają zasady, taką wewnętrzną, biologiczną ufność, tak? W związku z tym trzeba by było tutaj jak gdyby to wczesne ostrzeganie poprzez uczenie dzieci ograniczonego zaufania i unikanie sytuacji ryzykownych. Dzieci często o tym nie wiedzą i niestety stają się ofiarami takiej przemocy seksualnej. Pytanie, na co możemy zwrócić uwagę jako na taki niepokojący sygnał? Coś, co się dzieje być może w dalszej rodzinie, coś, co się dzieje być może u sąsiadów, może są takie symptomy, które nasz niepokój powinny wzbudzać, jeżeli zaobserwujemy na przykład zbytnie rozbudzenie zainteresowania tematyką seksualną u dziecka. Być może to powinno być niepokojące. No tak, są u dzieci takie objawy erotyzacji zachowań. Dzieci w pracach plastycznych mogą ujawniać te przeżycia traumatyczne, które je spotykają. W związku z tym tutaj nauczyciele, wychowawcy czy matka powinna być uczulona, jeżeli dziecko nadmiernie interesuje się sferą seksualną lub przejawia taką seksualizację zachowań w stosunku do rówieśników, wówczas jest to sygnał, żeby sprawdzić, z jakiego powodu, co się dzieje, dlaczego dziecko tak się zachowuje, iść z dzieckiem do specjalisty, do psychologa, który potrafiłby to jakoś ocenić i zdiagnozować. No pewnie to trudne zadanie, bo z jednej strony to w końcu nie nasze dziecko być może, w związku z tym trudno wziąć za rękę i powiedzieć, ja teraz pójdę z nim do specjalisty, bo wiecie, coś mi się nie podoba. Ja myślę o matce, która obserwuje u dziecka, więc tutaj... No ona pewnie też bywa przerażona, bo dowiaduje się czegoś o swoim mężu, a być może o swoim ojcu. No tak, nieraz jest ten mąż jedynym żywicielem rodziny. Tak, i tutaj wsadzenie go do więzienia spowoduje sytuację ekonomicznie trudną dla danej rodziny i matki, w związku z tym kryją tych mężów. No tak, kryją, tylko pewnie trudno jest w tamtej sytuacji przeważyć, co jest istotniejsze, czy zdrowie i bezpieczeństwo tego dziecka, czy właśnie, bo w końcu dzisiaj to jest nasze dziecko, nie wiadomo, kto może być następnym razem. No dokładnie, sprawcy mają wiele ofiar na swoim koncie, nie tylko dzieci molestowane są w rodzinie przez tego ojca, ale również dzieci obce, także tutaj trzeba by było niestety zareagować ze względu na dobro tego dziecka, poszukać wsparcia dla siebie, jeżeli ta kobieta nie boi się zostać sama, więc musi poszukać wsparcia u specjalistów, żeby miała poczucie, że sobie poradzi mimo tego męża, który będzie w więzieniu, który zostanie skazany. W końcu chodzi o zapewnienie przyszłości swoim dzieciom, więc dobrze, żeby ta przyszłość była przyszłością. Podstawowym zadaniem każdej osoby, czy to matki, czy to nauczyciela, wychowawcy, jest przerwanie tego zjawiska jak najszybsze. No właśnie, bo istotne w badaniu, jak rozumiem, jest to, jak długo trwało takie molestowanie, jak częste było, co temu być może towarzyszyło. Na czym się pani skupia, robiąc taką analizę, pracując z dzieckiem? Na wszystkich aspektach, jak często, jak długo, jaka była przyczyna, jaka była sytuacja rodzinna, jak dziecko reagowało na to, jakie były formy tej przemocy, czy one były brutalne, czy były jakieś uwodzicielskie. Także tutaj na wszystkie aspekty tego zjawiska zwraca się uwagę. Oczywiście im dłużej trwa to zjawisko, im jest bardziej brutalne, tym gorsze skutki są i bardziej tragiczne dla psychiki dziecka i jego życie w dorosłości.
Jest taki SMS. A jak nazwać coś takiego, gdy jedno małe dziecko uprawia seks z drugim małym dzieckiem, powiedzmy w wieku 6-8 lat, i nie ma w tym udziału dorosłych? Co to jest? No więc to jest tak, że do tej pory uważało się, że dziecko dopiero jest istotą seksualną w okresie dojrzewania. Niestety to nie jest prawda. Dziecko już od urodzenia rozwija tą swoją sferę seksualną, jest zainteresowane sferą seksualną, zainteresowane budową swojego ciała, zainteresowane budową ciała płci przeciwnej. Także to są naturalne zjawiska, że dzieci są ciekawe tej sfery. Przyjmuje się, że molestowaniem seksualnym jest wtedy, gdy przemoc dotyczy, gdy młodsze dziecko jest o fazę rozwojową młodszą od sprawcy. Czyli na przykład sprawca jest w okresie dojrzewania, a dziecko jest w okresie 7-8 lat. W związku z tym ta faza jest taka, ta różnica w tej fazie rozwojowej może być brana pod uwagę jako krzywdzenie seksualne. Natomiast u równolatków nie jest to traktowane jako przemoc seksualna, tylko zwykła ciekawość i zabawy o charakterze seksualnym. Nie można wtedy mówić o molestowaniu, jeżeli dzieci równolatki są zainteresowane wzajemnie tą sferą seksualną. Chociaż ostatnio niestety dzieci są narażone bardzo często na obcowanie z tematyką seksualną w telewizji, w prasie, także tutaj ta ciekawość dzieci jest rozbudzona. A jeśli dziecko było na tyle silne, że milczało i milczy nadal, a teraz w dorosłym życiu czuje, że coś jest nie tak, to jak zapomnieć? Czy po prostu żyć normalnie? No więc są badania wskazujące na to, że tego zjawiska nie można zapomnieć. Ofiary przestępstw seksualnych, mimo że bardzo chcą zapomnieć o tych trudnych i tragicznych dla nich przeżyciach, nie mogą. Była kiedyś taka teoria, że dziecko wypiera. No nie ma takich badań, które by wskazywały na to, że takie treści zostają wypierane, a wręcz odwrotnie. One są trwałym, bardzo silnym śladem w psychice dziecka i rozciągają się na całe życie. I trudno rzeczywiście o tym zapomnieć i wymazać z pamięci. www.polskieradioeuro.pl. Zobacz, co słychać. W naszym studiu Bożena Jakubowska, psycholog rodzinny, biegły sądowy. Naszym tematem dzisiaj jest molestowanie seksualne, a obiecałem, że zaczniemy od SMS-a od Kali. Nic nie pamiętam, niczego nie wiem. Czy to możliwe, że tak bardzo można stłumić takie doświadczenie? Tylko ta pamięć zapachu, gdy dochodzi do zbliżenia seksualnego. Podpisano Kali. No były kiedyś takie teorie, ale to stworzone zostały nie przez psychologów, nie przez psychiatrów, tylko przez dwie feministki, które stwierdziły, że doświadczenia seksualne z dzieciństwa ulegają wyparciu. Nie ma żadnych dowodów, robiono badania na ten temat. Zjawiska wyparcia nie ma, natomiast jest bardzo łatwo wdrukować, jak gdyby zaimplantować treści, tak zwane fałszywe wspomnienia, które nie miały pokrycia w rzeczywistości i osoba taka ma wrażenie, że coś się z nią działo, a nie bardzo wie dlaczego. Być może ta pani ma coś wdrukowane przez zasłyszenie jakiejś treści o sytuacji molestowania innych osób, czy jakieś takie obawy i lęki, że mogła to mieć, w związku z tym te lęki powodują, że ona interpretuje swoje jakieś niepokojące zachowania, także musiała być w przeszłości molestowana, to zostało wyparte. Wyparcia nie ma, tak jak powiedziałam, są to bardzo silne przeżycia, które ofiary nie zapominają i nieraz długa terapia nie pomaga. Natomiast tutaj rzeczywiście można bardzo łatwo dziecku wdrukować treści i fałszywie oskarżyć sprawcę, męża czy inną osobę bliską, wykorzystując do tego dziecko, implantując mu treści, że było molestowane seksualnie, co często się zdarza przy okazji spraw rozwodowych, przy okazji jakichś spraw rodzinnych. No właśnie o to pyta Marcin. Czy wtedy, kiedy dziecko twierdzi, że było molestowane, a tak naprawdę molestowane nie było, czy można to sprawdzić? Można. Można to sprawdzić. Można zupełnie
zupełnie inaczej dziecko opowiada treści wynikające z jego autentycznych przeżyć, a inaczej opowiada treści, które są mu zasugerowane i które te, tak są fałszywie zaimplantowane. W związku z tym tutaj no, specjalista, który jest, ma duże doświadczenie w tej dziedzinie, jest w stanie wychwycić takie sytuacje, gdy jest fałszywe oskarżenie o molestowanie kogoś. Przy pomocy dziecka jest to szczególnie haniebny postępek, ponieważ takie praktyki robienia z dziecka oręża do walki z kimś innym poprzez oskarżanie fałszywe, wykorzystywanie dziecka do wszelkiego rodzaju badań, przesłuchań, gdy to nie miało miejsca, no też się odbija negatywnie na psychice tego dziecka. Ciekaw jestem, czy odbija się negatywnie na wyroku wtedy i czy taki sąd zwraca uwagę pewnie zazwyczaj kobiecie tak naprawdę, co mogła zrobić swojemu dziecku. No jest bardzo trudno. Bardzo nieraz sprawca oskarżony, no osoba nie będąca sprawcą trafia do aresztu nawet. Także tutaj konsekwencje tego są bardzo przykre i tragiczne i zarówno dla dziecka, jak i dla osoby pomówionej. Ale czy takie gwałcone przez najbliższych osoby nie pogrążą się jeszcze bardziej słuchając takich programów? Pyta nas Marcel. Ja myślę, że nie. Myślę, że słuchanie o tym może w pewien sposób pomagać, ponieważ taka osoba ma świadomość, że nie tylko ona jedna, że to jest częste zjawisko, że nie tylko jej dotyczy, że wiele osób jest w podobnej sytuacji, bo najgorsze jest dla ofiary to, że ona się czuje kimś naznaczonym, tak? W społeczeństwie, że jest kimś. Zresztą te ofiary czują się jako jakieś brudne, nienormalne, niepasujące do tego świata, tak? Nie potrafiące sobie radzić w tej rzeczywistości. Gdy widzą, że również inne osoby mają podobne doświadczenia, łatwiej to przyjmują, łatwiej się z tym godzą. Czy ja dobrze zrozumiałam? Dzieci molestowane są pobudzone seksualnie, a nie przypadkiem na odwrót, mają wstręt do wszystkiego, co kojarzy się z nagością, są nieśmiałe i zamknięte w sobie? Pyta o to Ania. No, różnie tutaj jest, natomiast to zainteresowanie to jest, to nie mówimy o pobudzeniu, to nie jest tożsame. No różnie to bywa. U jednych ofiar ta sfera seksualna zostaje rozbudzona. W dorosłym życiu takie osoby podejmują szereg przypadkowych kontaktów seksualnych, są bardzo rozbudzone seksualnie. U innych natomiast następuje blokada tej sfery, wstręt do seksu, wstręt do płci przeciwnej. Także tutaj to różnie się zdarza. Nie można tutaj generalizować, bo bywa i tak. Jest jeszcze jedna kwestia. Czy to molestowanie zawsze było nieprzyjemne? Tak mi się wydawało. Natomiast czytając te skradzione jutra, wyczytałem, że czasami bywało tak, że przy takim głębokim uwiedzeniu to mogło być przyjemne. I to jest podwójna trudność, bo to było coś niewłaściwego, ale przy czym odczuwaliśmy przyjemność. No tak, i stąd się rodzi poczucie winy. Bardzo silne poczucie sprawstwa. Jest tutaj no niestety bardzo, bardzo złożony problem wtedy wówczas dla ofiary, bo z jednej strony odczuwa przyjemność, z drugiej strony odczuwa, że jest to coś niewłaściwego, czuje się wtedy winna, boi się ujawnić, bo czuje, że ona jest również współwinną osobą. Także nie jest to tak, że takie molestowanie nie przynosi, nie zawsze, bo nie w każdym przypadku, ale w wielu przypadkach no, łączy się z przyjemnością również. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce tylko raz, to jakie to może mieć konsekwencje w życiu dorosłym? Czy może mieć konsekwencje, czy nie? Pyta o to Justyna. No może mieć konsekwencje. Na pewno większe konsekwencje są, jeżeli to jest wieloletni proceder. Natomiast jednorazowe bycie ofiarą przemocy seksualnej również ma negatywne konsekwencje dla życia i dziecka i potem jego w życiu dorosłym. Tak jak powiedziałam, no zahamowany zostaje ten rozwój emocjonalno-społeczny. I taki człowiek w życiu dorosłym no już funkcjonuje jak duże dziecko. www.polskieradioeuro.pl. Zobacz, co słychać. Moje pierwsze doświadczenie seksualne miało miejsce, kiedy byłam bardzo małą dziewczynką. Miałam około 3 lat, a może nawet mniej.
leżę w żelaznym łóżeczku. Przez siatkę widzę mężczyznę, który zataczając się podchodzi i pochyla nade mną. Poznaję, to mój tatuś. Nie powinnam się go bać, ale ogarnia mnie strach. Pochyla się coraz niżej i coś ma mrocze. Czuję kwaśny zapach z jego ust. Zaczynam cichutko popłakiwać. Tatuś głaszcze mnie po głowie, rozmawia ze mną czule, jednocześnie wkładając rękę w moje śpioszki. Trudno przeczytać dalsze fragmenty opisów z tej książki, z książki pod tytułem Kato Tata, Halszki Opfer, książki o podtytule Niepamiętnik. Książki, w której można znaleźć takie zdania. Od tamtej pory tatuś robi ze mną takie rzeczy coraz częściej. Nawet przez myśl mi nie przejdzie, aby mu się sprzeciwić. Traktuję jego zachowanie jako coś normalnego. Mam chyba prawo tak uważać, ponieważ często śpię w jego pokoju, a reszta rodziny w drugim. I skoro moja mama mu na to pozwala, to widocznie tak ma być. Tatuś obmacuje mnie tak często, jak to tylko możliwe. A możliwe jest to niemal każdego dnia. Zawsze znajduję okazję. Mama wcześniej rano wychodzi do pracy, a on już nie śpi, tylko czeka, żeby się mną zająć. Budzi mnie jego dotyk. Kiedyś tata był w pracy, a my z mamą siedzieliśmy w pokoju. Nagle mój starszy braciszek zaczął się śmiać i opowiedział, że tata bawił się z nim i chciał, żebyśmy wzięli sobie nawzajem swoje genitalia do buzi. Bardzo nas to wszystkich rozśmieszyło. Śmialiśmy się na cały głos. Mama nie skomentowała tego ani jednym słowem. Książka Kato Tata, opisująca dramatyczne wydarzenia pewnej rodziny, pewnie takie wydarzenia, które nasz gość, pani Bożena Jakubowska, psycholog rodzinny, biegły sądowy, musiał usłyszeć wielokrotnie. Takie opowieści, z którymi trudno cokolwiek zrobić, bo jak się jest małym człowiekiem, to trudno cokolwiek z tym zrobić. Jak się jest nastoletnim człowiekiem, to pewnie też jest trudno, bo w człowieku i tak wszystko jest tak rozchwiane i okres dojrzewania jest trudny nawet wtedy, kiedy się człowiek prawidłowo rozwija, a co dopiero w takiej sytuacji, kiedy idziemy przez życie z jakimś bagażem. I myślę sobie, że dramatycznie ciężko jest z tym wszystkim się poukładać. No niestety jest to bardzo trudny temat dla dzieci, dla dorosłego również, ale ważne jest, tak jak powiedziałam, no wczesne wykrycie tego, bo jest szansa na terapię. Wprawdzie terapii dla osób dorosłych w Polsce nie robi się, oprócz w Poznaniu, gdzie jest ośrodek terapii dorosłych dzieci ofiar przemocy seksualnej, natomiast w Warszawie jest prowadzona terapia dzieci przez Fundację Dzieci Niczyje, jest tam bardzo dobrze prowadzona terapia, w związku z tym im wcześniej wykryte jest to zjawisko, i matka wcześniej wykryje i zgłosi to zjawisko, jest szansa, żeby te cierpienia dziecka raz, że przerwać, drugie, no zająć się jego psychiką i jego leczeniem. Niestety to jest bardzo trudne, tak jak mówię, no, sprawca robi wszystko, żeby to nie zostało ujawnione. Jednak dorosłe osoby powinny się tym zająć w trosce o to dziecko. Dlatego dziwne jest to, co tutaj ta rodzina reagowała śmiechem na taką sytuację, jaka jest opisana w tej książce. Nie jest to niestety nic śmiesznego. Ale możliwe, że te osoby no, tak sobie radzą emocjonalnie z tym zjawiskiem, że obracają w żarty, żeby jak gdyby no, złagodzić jego skutki. Zastanawiam się, jakie są różne reakcje, jakie są różne w przyszłym życiu pomysły na to, kim jestem. Tak naprawdę to mnie jest też trudno o tym wszystkim rozmawiać. Trudno jest mi to wszystko jakoś sobie poukładać i można pewnie wiele książek przeczytać, a trudno jest się tym zająć. Zastanawiam się, na czym może polegać terapia. Czy to jest bardziej opowiedzenie o tym, co się działo, czy bardziej opowiedzenie o tym, jak bardzo bezsilna się czułam w tamtym momencie, jak bardzo się bałam. No, ofiara przemocy przeżywa różne emocje. Najczęściej jest to wstyd, poczucie winy, lęk. W związku z tym te emocje tkwią. Terapia polega na tym, żeby te emocje jak gdyby okiełznąć, jak gdyby je zmienić, jak gdyby wyeliminować. W terapii ofiara dowiaduje się, że to nie jest ona winna, że to dorosły jest odpowiedzialny za to. Nawet jeżeli ona sama chciała
nie protestowała, to nie jest winne dziecko, winny jest dorosły. Niestety dzieci mają bardzo duże poczucie winy za tą sytuację, mają poczucie wstydu, poczucie lęku i z tymi emocjami powinny się uporać w gabinecie terapeutycznym i przynajmniej te emocje zniwelować, ponieważ samo zjawisko no, trudne jest do wymazania z pamięci, natomiast cała otoczka i cały ten ciężar, ten bagaż, który nosi ze sobą, jak gdyby zostaje zrzucony podczas terapii. Zastanawiam się, bo kiedy czytałem różne, a może najpierw SMS od słuchacza 2100, zostałem wykorzystany przez kolegę mając 9 lat i w wieku 19 lat podstępnie przez wujka zakonnika. Gdzie znaleźć kompetentnego terapeutę w Warszawie? I drugi SMS od tego samego słuchacza. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że zabawa seksualna z rówieśnikiem, który nakłania kolegę, ofiarę, nie wyrządza krzywdy. Wyrządza. Ja czegoś takiego doświadczyłem i wiem, co mówię. No, to trzeba tutaj rozróżnić pewnie zabawę i to nadużycie. No, oczywiście, że wyrządza krzywdę, tylko takie dziecko nie jest karane jako sprawca przemocy. Jest to traktowane jako rówieśnicze zabawy o charakterze seksualnym i tutaj no, na pewno czas coś z tymi dziećmi zrobić, zarówno z ofiarą tego, jak i ze sprawcą. Ja mówię o konsekwencjach prawnych, że tutaj nie ma konsekwencji prawnych dla sprawcy, natomiast konsekwencje psychologiczne i psychiczne, one istnieją oczywiście, jeżeli to jest jakaś przemoc seksualna o charakterze rówieśniczym. Natomiast ta pierwsza część, raz wykorzystana w wieku lat 9, później 19. Mężczyźni bardzo źle znoszą, znacznie gorzej znoszą molestowanie seksualne chłopcy niż dziewczynki, ponieważ tutaj u chłopców wchodzi w grę takie naznaczenie, że może on być homoseksualistą. Również rówieśnicy, dlaczego nie ujawniają dzieci często? Rówieśnicy, gdy dowiedzą się o tym, że dane dziecko jest ofiarą przemocy, śmieją się z niego, wyszydzają, także on jest też jak gdyby potępiany przez środowisko rówieśnicze, także tutaj jest to bardzo złożone zjawisko. Natomiast ten pan, który no, był ofiarą przemocy w dzieciństwie, potem stał się ofiarą przemocy w życiu dorosłym, bardzo często tak się zdarza. Nie mogę wskazać określonego terapeuty, który się tym zajmuje. Tak jak mówię, w Polsce to zjawisko jest dosyć świeże i takich specjalistycznych poradni, które by leczyły ofiary, dorosłe ofiary przemocy w dzieciństwie, nie ma. No ale szukając terapeuty, warto jest powiedzieć, z jakim problemem chcielibyśmy sobie poradzić, więc wtedy być może łatwiej będzie tego fachowca, który się w terapii indywidualnej zechce tym zająć, będzie łatwiej go znaleźć. No, myślę, że niektórzy terapeuci w swoich gabinetach no, zajmują się tym problemem, no bo jest to problem bardzo trudny. Natomiast tak jak mówię, no tutaj trzeba być specjalnie przeszkolonym w tej dziedzinie, a to niestety u nas to szwankuje i niestety zostajemy w tyle w stosunku do państw, które wcześniej z tym zjawiskiem się uporały. 2100. To jest na tyle trudny temat, że po raz pierwszy, oj, i zniknął gdzieś ten SMS, ale Witold pisał, że po raz pierwszy zmusza się do wysłuchania tej audycji. Może to dobrze, może trochę bardziej będziesz miał wyczulone czułki, oczy dookoła głowy, jeżeli chodzi o takie problemy. Był jeszcze... Jeszcze jeden SMS. Czy zachowanie już po fakcie, mając 22 lata, jest nieodwracalne? Kocham właśnie taką dziewczynę, a na początku myślałem, że po prostu jest puszczalska. To znaczy dziewczynę, która doznała molestowania w dzieciństwie, a dzisiaj no, zachowuje się tak, że ten zakochany chłopak pomyślał o niej, że źle się prowadzi. Tak, częstym następstwem molestowania w dzieciństwie jest taka rozwiązłość seksualna. Z tego względu, że ofiara przemocy, szczególnie jeżeli to była przemoc ojca na przykład, który był karzący, doświadcza czegoś takiego, że dzięki sferze seksualnej zaznaje akceptacji, zaznaje miłości, nie jest traktowana źle. W związku z tym powiela ten schemat, że jak gdyby do uzyskania akceptacji innych osób używa swojej sfery seksualnej.
To, jak radzimy sobie z seksualnością po takich przeżyciach, zależy bardzo od naszych późniejszych partnerów. Ja nie byłam molestowana, ale zostałam kiedyś brutalnie zgwałcona i później nie miałam wstrętu do mężczyzn, ale ciężko mi było współżyć mimo łączącej nas miłości. Mój chłopak pomógł mi w ten sposób, że uprawialiśmy seks tylko wtedy, kiedy ja chciałam, po to, żeby się przełamać i przerywaliśmy, kiedy tylko ja przypominałam sobie tamto. Po kilku miesiącach bycia razem, po stopniowym przełamywaniu się, naprawdę zapominam o tym podczas stosunku, bo wiem, że jest przy mnie osoba, która mnie kocha, a nie tylko pożąda. Czasami o tym rozmawiamy, ale już nie przeszkadza nam to we współżyciu, napisała Beata. No na pewno taka osoba, ofiara przemocy w dzieciństwie czy w życiu dorosłym, jeżeli spotyka się z miłością, wsparciem, z szacunkiem, z wrażliwością swojego partnera, na pewno to działa kojąco i leczniczo taki związek. Także tutaj myślę, że to miało miejsce właśnie. Wojtek pisze, nie tylko ofiary molestowania seksualnego mają problemy z normalnym funkcjonowaniem. W moim przypadku ojciec despota, który często od tak dla zasady, bądź jak miał zły dzień, karcił. Nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Mam teraz problem z własnym życiem. Nie potrafię ułożyć sobie życia. Chyba już zawsze będę uciekał, by nie stać się taki jak on. Wojtku, jak poszukasz w dziale podcasting w serwisie polskieradioeuro.pl, to znajdziesz tam... podcastingu, czyli w zapisie naszych ostatnich audycji, znajdziesz tam audycję na temat i niebicia dzieci, i terapii wewnętrznego dziecka. To spotkanie z doktorem Pawłem Karpowiczem. Myślę, że to mogą być audycje dla ciebie, ale także od przyszłego poniedziałku, to już teraz mogę ogłosić oficjalnie, rozpoczynamy cykl audycji dla dorosłych dzieci alkoholików. Dorosłe domy, w których DDA dorastały, to są domy dysfunkcyjne, więc często ci, którzy określają się mianem DDD, czyli dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, myślę, że w tych audycjach też coś dla siebie znajdą. Zaczynamy w najbliższy poniedziałek, 9 lutego, później 23 lutego, później 9 marca i 23 marca. Będziemy się tak spotykać co dwa tygodnie, więc mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy są zainteresowani tematem, dotrą wtedy przed radioodbiorniki. 2100 to dzisiaj nasz numer SMS-owy, zostaw @polskieradio.pl to nasz mail, a telefon do studia to 022 645 2100. Ktoś upomina się o to, żebyśmy powiedzieli kilka słów o sprawcach. Za chwilę się tym zajmiemy. www.polskieradioeuro.pl. Zobacz, co słychać. Trudny temat, trudny, ale być może potrzebny, bo tak jak napisała nasza słuchaczka, słucham waszej audycji i płyną mi łzy, bo znam uczucie tego złego dotyku. I mimo, że jestem już dorosłą kobietą, to często powracają te złe chwile z dzieciństwa. No, trudno oczekiwać, że coś się z nimi samostanie i że jakoś nam te złe wspomnienia wyparują. Raczej jest taka sytuacja, że one nie wyparują. Mogą być złagodzone poprzez jakieś pozytywne związki z bliskimi osobami, jakieś bardzo miłe relacje z partnerem czy z mężem. No, mogą one ulec złagodzeniu, mogą ulec jakiemuś zapomnieniu, natomiast całkowicie wymazać tego z pamięci no niestety się nie da. No dobrze, a w związku z tym, że obiecałem, co ze sprawcami? To olbrzymi temat, no ale zajmijmy się nim. Aż się boję tego, co napiszę, pisze Witek. Chodzi mi o sprawców. Czy to, co robią, to zaspokojenie żądzy, czy też zdarza się, że mają może jakieś dziwne, chore uczucia? No, różni są sprawcy przemocy seksualnej. Mogą to być tylko i wyłącznie osoby, które preferują dziecko jako obiekt seksualny. Mogą być również sprawcy, którzy zarówno współżyją z dorosłymi osobami, jak i z dziećmi. W związku z tym tutaj są zróżnicowane jak gdyby typy tych sprawców. W nomenklaturze takiej seksuologicznej no jest to traktowane jak zjawisko pedofilii, jako zboczenie seksualne. I tutaj obiektem, na który reaguje taki sprawca typowy pedofil, jest dziecko. Może to być dziecko płci żeńskiej, może być to dziecko płci męskiej, albo i takie. Także tutaj są różne rodzaje sprawców. Również sprawcy tak zwani stosowani
zastępczą formę współżycia, gdy nie mają dorosłej partnerki. Wykorzystują dziecko, które jest bezbronne, które jest łatwo dostępne. Także i tego typu są również osoby. Także tutaj wśród sprawców występują różnice, jeśli chodzi o te zachowania seksualne. No dobrze, ale podstawowe pytanie, skąd im się to bierze? No nie ma niestety wyjaśnionego przyczyn tego zjawiska. Są różne teorie, że jest to teoria genetyczna, że sprawca taki był sam ofiarą molestowania w dzieciństwie, że w życiu płodowym jak gdyby wdrukowany zostaje obiekt seksualny, na który będzie reagował w przyszłości, czyli dziecko. Pedofilia objawia się już w okresie dorastania, kiedy chłopcy mają wizję współżycia seksualnego z dzieckiem i to się rozwija już bardzo wcześnie, także tutaj no po prostu obiektem seksualnym, na który reaguje taki sprawca, jest dziecko. Jest to zaburzenie, jeśli chodzi o psychikę człowieka, jeżeli wybiera dziecko jako obiekt seksualny. Czy pedofil nie ma świadomości, chciałem powiedzieć niestosowności, ale to nie jest dobre słowo, szkodliwości swojego czynu, czy ma, nie wiem, świadomość tego, że to jest zagrożone jakąś sankcją prawną, natomiast w sobie nie czuje zupełnie oporu? No nie czuje oporu, nie czuje, nie bierze pod uwagę przeżyć dziecka, wykorzystuje to dziecko seksualnie dla swoich własnych celów, sądzi, że mu się uda, że uniknie kary, także różne tutaj są motywy i obawy tych osób. No to zjawisko występuje od bardzo dawna, tak, tylko że wcześniej się o tym nie mówiło, natomiast taki sprawca, niektórzy wie, że krzywdzi dziecko, ale nie potrafi sobie z tą sytuacją poradzić. Nie ma programów terapeutycznych sprawców. Niektóre terapie wręcz szkodzą i nasilają to zjawisko, także tutaj leczenie sprawców no jest ograniczone. Prowadzone są na Zachodzie leczenie pedofilów, natomiast w Polsce tego nie ma. W więzieniach robi się jakieś takie terapie, ale to jest w ograniczonym zakresie, także jedynym sposobem poradzenia sobie z tym zjawiskiem jest penalizacja. Właśnie wiele osób pisze o tym, jak ostateczne rozwiązania w tej sprawie by zastosowali. Problem jest już chyba bardziej moralny i etyczny. Czy mamy prawo kogoś zabić w takich okolicznościach, ale czy udało się komuś skutecznie pomóc pedofilowi, żeby pomóc jego otoczeniu, żeby pedofil przestał realizować się seksualnie? No jest tak, jak powiedziałam, że wyniki terapii są bardzo mierne. No teraz wszedł projekt, żeby chemicznie tych sprawców leczyć, czyli taka chemiczna kastracja, tak? No są tutaj głosy za i przeciw, no ale niemniej to jest chyba najlepsza metoda ochronienia naszych dzieci przed skutkami przemocy seksualnej. Co na to wszystko sami zainteresowani? Oni się jakoś tłumaczą? Coś mówią? No zasady się nie tłumaczą. Zasady się wypierają tego. Nie przyznają się do tego, bo wiedzą, co im grozi. Nieraz się tłumaczą, że nie mogli, że są tacy, że są chorzy, tak, tłumaczą chorobą. Są różne tłumaczenia, niektórzy terapeuci na przykład tłumaczą to, że takie metody leczenia dzieci stosowali. Także są różne sposoby tłumaczenia przez sprawców swoich czynów. Jeszcze pytanie, a u kobiet, czy pedofilia może też dotyczyć kobiet? Jak często to kobiety molestują swoje dzieci, pyta nasz słuchacz. No, jeśli chodzi o molestowanie kobiet, to jest to marginalne zjawisko, też trudno wykrywalne, ponieważ kobiety, jak gdyby przyzwala się kobietom na pieszczoty dziecka bardziej niż mężczyzn, w związku z tym ta wykrywalność u kobiet jest znacznie mniejsza i to jest znikomy procent, ale zdarzają się. Ja nie jestem ofiarą molestowania seksualnego, ale psychicznego. Proszę, przeczytajcie to ku przestrodze. 2 lata temu, 30 lat ode mnie starszy facet chyba chciał mi zastąpić ojca i mówił do mnie miłymi określeniami, wydzwaniał do mnie.
Później zorientowałam się, że to nie jest normalne i zakończyłam to. Miałam wtedy 15 lat. Bardzo to przeżyłam, jakby on mnie zgwałcił psychicznie. Teraz mam prawie 18 lat, mam chłopaka i jestem szczęśliwa, ale tamto wspomnienie czasem powraca i boli. A pozostałością jest to, że nie przepadam za miłymi określeniami, jakimi ten facet mnie obdarowywał. Proszę, przeczytajcie to Ice B. Zastanawiam się, co można powiedzieć komuś, kto ma naście lat i powiedzieć mu, żeby był ostrożny. Myślę, że szczególnie wtedy, kiedy ma się nie za fajnie w domu, a pojawia się ktoś, kto być może jest zainteresowany tym, żeby nam pomóc, to nawet jak mamy 13 lat, to pewnie niektórym nie przychodzi do głowy, że ktoś nam robi coś złego, jak nas zaprasza na weekend do siebie. No często sprawcy mają takiego nosa i wyczuwają w ofiarach pewne problemy, tak? Gdy dziecko na przykład, czy jakaś tam dorastająca nastolatka ma problemy w domu, nie doznaje uczucia, nie doznaje miłości, jest odrzucana, nieakceptowana, nie jest chroniona, jest łatwym kąskiem dla takiej osoby o skłonnościach pedofilnych. Pedofile bardzo dobrze znają psychikę dzieci i młodych ludzi i wiedzą, która osoba taki prezentuje obraz ofiary bezbronnej, który nie ma za sobą nikogo, żadnego wsparcia i wtedy ona jest łatwym kąskiem. Wuj chciał zgwałcić moją siostrę. Różnica między nimi to 17 lat. On był starszy, ona była wtedy nastolatką. To zły dotyk, ale ona do tej pory nie powiedziała tego swojej mamie, chociaż teraz ma 30 lat i ciągle o tym myśli. I co dalej, żeby mogła sobie z tym poradzić? No myślę, że powinna zgłosić się na terapię do terapeuty i przepracować ten problem w gabinecie terapeutycznym. No mamie nie zgłosiła, no bo może nie miała dobrych relacji z tą matką, albo się wstydziła, no różne motywy mogły nią kierować. Natomiast tutaj no radziłabym tej pani zgłosić się do terapeuty, żeby rozwiązała te swoje problemy z tego okresu. www.polskieradioeuro.pl. Zobacz, co słychać. Zaglądam jeszcze raz do książki Skradzione jutra. Książki, która jeszcze nie wydana u nas w formie zbindowanej, ale na 162 stronie czytam taki fragment dotyczący terapii. Melisa była ofiarą kazirodztwa. Siedząc na kanapie, była to zdaje się druga sesja, przybierała bardzo uwodzicielskie pozy. Kiedy zignorowałem jej język ciała, rzekła: gdybyś usiadł obok mnie, nie mogłabym ci niczego odmówić. Masz na myśli seks? Zapytał terapeuta. Aha, pokiwała głową. To byłoby nadużycie wobec ciebie, odpowiedziałem. W terapii nie ma miejsca na nadużycia. Wyglądało na to, że poczuła się nieswojo. A co by było, gdybym złapała cię za ptaszka? Zdziwiony jej propozycją odpowiedziałem: pomyślałbym, że straciłaś kontrolę nad sobą. Masz nadzieję, że zareaguję w sposób dobrze ci znany, na przykład, że zachowam się prowokująco seksualnie, albo że się wścieknę, ale tak się nie stanie. Musiałbym ci powiedzieć, żebyś się uspokoiła. Sprawiała wrażenie zagubionej i zawstydzonej. Nie podobam ci się? To jest bez znaczenia. Jesteś na sesji terapeutycznej, a nie na spotkaniu, które macie utwierdzić w tym, co już dobrze znasz z przeszłości. Ale miałbyś na mnie ochotę? Próbowała negocjować. Jeśli ci powiem, że nie, poczujesz się zagubiona i bezbronna? Uśmiechnęła się. Nie wiedziała, czy nadal mnie uwodzić, czy mi powiedzieć, dlaczego tak się zachowuje. W końcu odetchnęła głęboko i odrzekła: przypuszczam, że tak. Była wściekła na mnie, że nie dałem jej wygrać. Nie chciała zrezygnować ze sposobów, jakich nauczyła się w dzieciństwie od ojca. Nie umiała się inaczej zachować. Obawiała się, że jeżeli jej nie pożądam, to nie będę miał żadnych powodów, aby się nią zainteresować. Powiedziałem jej, że była silną dziewczyną i w tym różniła się od innych. Nie mam pojęcia, co masz na myśli, mówiąc silna dziewczyna. To chyba nie to samo, co seksowna czy pożądana. Czy dla ciebie najważniejsze jest seks? Pokiwała energicznie głową. A jeżeli powiem ci, że mnie nie interesujesz seksualnie, ale uważam cię za interesującą osobę? W takim razie jesteś głupcem, zachichotała. Nie wydaje ci się, że jestem kimś interesującym? Przestała się śmiać. Wiem, w czym jestem dobra, a w czym nie. Może tylko ci się wydaje, bo tak nauczył cię ojciec, a inni mężczyźni to potwierdzili. Jakby ci to powiedzieć? Mam na to wiele powiedzeń, powiedziała z triumfem, ale zarazem z pogardą do siebie. Czy umiałabyś się zdobyć na wysiłek i przychodzić na sesję bez szukania potwierdzeń?
Podobało jej się takie postawienie sprawy, więc kiwnęła przytakująco głową. Przypisując mi swoje uczucia, Melissa miała nadzieję, że wykorzystanie seksualne stanie się częścią naszej relacji terapeutycznej. Kiedy do tego nie doszło, poczuła się zakłopotana, zła, a nawet nic nie warta. Na następnych sesjach powoli zdawała sobie sprawę, że była uzależniona od uwodzenia i rozwiązłości płciowej. Nie sprawiało jej to przyjemności, było to czynnością przymusową. Kiedy w końcu zrozumiała, że jej postawa była jedynie objawem wykorzystania w dzieciństwie, a nie tym najlepszym, co miała do zaoferowania, poczuła, że odkryła Amerykę. Melissa niemal całkowicie przestała zachowywać się uwodzicielsko na naszych sesjach. Zamiast spodziewać się, że zostanie wykorzystana, teraz oczekiwała ode mnie pomocy. W tym samym czasie Melissa dokonywała zmian również poza gabinetem. Z wigorem zabrała się za prowadzenie biznesu, więcej czasu poświęcała córce. Jej małżeństwo bardzo ucierpiało z powodu częstych romansów spowodowanych nałogiem seksualnym. Jak tylko odkryła emocjonalne przyczyny uzależnienia od seksu, Melissa zajęła się naprawianiem relacji z mężem. Myślę sobie, że to może być taki fragment, być może krzepiący dla tych wszystkich, którzy są jeszcze przed decyzją o tym, żeby zgłosić się do kogoś o pomoc, bo to nie będzie tak, że to będą cały czas stare metody, więc i stare efekty, bo coś się może zmienić, bo chodzi o to, żeby ludziom było w życiu lżej. No dokładnie, tutaj w tym fragmencie nastąpiło tak zwane zjawisko przeniesienia własnych emocji, własnych doświadczeń na terapeutę i często to się zdarza. No, terapeuta słusznie i bardzo profesjonalnie postąpił z tą dziewczyną, ponieważ taka osoba wykorzystywana seksualnie jakby przenosi na wszystkich swoje dotychczasowe doświadczenia i ten mechanizm powiela tutaj również na terapeutę. Zachowanie terapeuty było dla niej na pewno lecznicze, w związku z tym, tak jak tutaj jest opisane, nastąpił postęp w jej rozwoju emocjonalnym. To wszystko wskazuje na to, że warto szukać pomocy, że warto jednak coś z tym robić, z tymi swoimi traumatycznymi przeżyciami z dzieciństwa. Chcę też powiedzieć, że dziecko wykorzystywane seksualnie też sobie musi świetnie radzić emocjonalnie z tą sytuacją, że to nie jest tak, że to dziecko jest słabe, bezbronne, bo mimo wszystko ono sobie jakoś emocjonalnie z tą całą sytuacją w dzieciństwie radzi i głównym celem wtedy dziecka jest przetrwanie. Natomiast ważne jest to, żeby odkrywać, żeby coś robić z tym zjawiskiem, żeby nie ukrywać w zakamarkach zacisza domowego i raz, że ukaranie sprawcy działa też leczniczo na ofiarę, ponieważ no, pozbywa się tego poczucia winy, bo winnym okazuje się ten sprawca, a nie ona. W związku z tym ważne jest jednak wykrywanie zjawisk przemocy i zarówno skazywanie czy karanie sprawcy, jak i leczenie ofiary. A czy ma sens wszczynać postępowanie karne po 23 latach, kiedy byłam molestowana przez wujka? Obecnie mam 33 lata. No jest sens. Ponieważ no, jak gdyby następuje rozwiązanie tego problemu. Sprawca zostaje ukarany, ofiara nie czuje się winna. Poza tym no, w ten sposób można zapobiec następnym aktom przemocy wobec dzieci. To wszystko jest bardzo trudne. Ciekaw jestem, czy łatwo jest znaleźć w otoczeniu bliskiego człowieka, który chociażby wysłucha tego wszystkiego, co mamy do powiedzenia, bo też trudno to przyjąć, jak się tego słucha, jak ktoś nam taką tajemnicę powierza. No dlatego dobrze jest o tym rozmawiać z osobą niezależną emocjonalnie od ofiary, ponieważ taki terapeuta czy osoba obca jak gdyby potrafi zachować dystans, potrafi reagować w odpowiedni sposób, natomiast osoba bliska może mieć trudności, no bo temat jest rzeczywiście bardzo trudny i bardzo ciężki. W związku z tym no, proponuję, żeby ofiary jednak szukały pomocy u profesjonalistów i rozwiązywały te swoje problemy z dzieciństwa. Przynajmniej na tyle, ile to jest możliwe. Nie wiem, jakie jeszcze może być ostatnie słowo w tej audycji po tak trudnym temacie. Dobrze, że pani jest i dobrze, że są ludzie, którzy potrafią
sądzie czy na zlecenie sądu rozmawiać z dziećmi i reagować na to wszystko. Teraz coraz więcej, no niestety kiedyś tego nie było, ale teraz coraz więcej osób zajmuje się profesjonalnie tym zjawiskiem, pomocą dzieciom i wykrywaniem tych przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci. Jest to zjawisko, jest to bardzo trudny temat ze względu na to, że ofiarą jest bezbronne dziecko, którego skutki tych czynów no, niestety rozciągają się na całe życie. Ktoś pyta, po ilu latach przedawniają się te przestępstwa? Nie mam takiej wiedzy, nie wiem. Dokładnie chyba po 25 latach. Jest jakiś okres przedawnienia. Ja dokładnie nie znam przepisów prawnych, ale po jakimś okresie następuje przedawnienie, ale ten okres jest bardzo długi. Zatem może nie warto tego zostawiać. A ja zapraszam tych wszystkich, którzy mają ochotę rozmawiać, nie tylko na poniedziałkowe wydania Zostaw Wiadomość, bo spotykamy się codziennie, od poniedziałku do piątku, po 22 jesteśmy na antenie i jesteśmy do północy, tak jak dzisiaj. Naszym gościem dzisiaj była pani Bożena Jakubowska. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. www.polskieradioeuro.pl. Zobacz, co słychać.